Cześć moi drodzy, dzisiaj jest z nami Paulina Raszewska. Cześć Paulina. Cześć, witam wszystkich. No Paulina, można powiedzieć, że w sportach walki słuch o tobie troszeczkę zaginął ostatnio. Ostatni raz po gali KSW widzieliśmy cię na gali Armia Fight Night w Łomży. Wygrana walka w MMA. Co się dzieje od tamtej pory? Słuchaj, plan był taki, że po tamtej walce, po Army Fight Night musiałam odpocząć, ponieważ borykałam się dosłownie z depresją, bo byłam przetrenowana i musiałam odpocząć. No ale pojechałam tak odpoczywać do Tajlandii na półtora miesiąca, że tak odpoczywałam, że praktycznie codziennie byłam na sali treningowej. Czyli nie wiem, czy to już kwestia charakteru, czy to już kwestia nie wiem czego, czy jakiejś choroby psychicznej. Nie wiem, być może coś w tym jest. No i wróciłam sobie do Warszawy z początkiem czerwca, wróciłam na matę i zaczęłam sobie trenować. W MMA, znaczy do MMA był taki skok, powiedzmy. Ja wiadomo, może wiedzą i nieliczni, czy nieliczni wiedzą, wywodzę się ze sportów uderzanych. I tutaj chciałabym do tego wrócić, mianowicie do pięściarstwa. Chciałabym pociągnąć tą moją przygodę, która się zaczęła w tamtym roku, w debiucie zawodowym, gdzie tą walkę wygrałam, gdzie powinnam mieć otwartą furtkę na dalsze wyzwania. Niestety tutaj z racji promotora, który się wycofał, niestety gale się nie odbywały. No więc tutaj trener Andrzej Gmitruk zaczepiał mnie od marca, żebym przyszła na salę, żebym pokazała, co potrafię. No ale ja nie chciałam jeszcze wcześniej, bo wiadomo, po KSW, po przegranej, natychmiast musiałam wyjść do klatki, natychmiast musiałam wygrać walkę, bo ambicja, nie mogłam spać, wiesz. Chora ambicja nie pozwalała mi funkcjonować normalnie. Zrobiłam swoje i ze strony też KSW jakby mam tutaj zielone światło, że jakby mogę się realizować też w innych formułach. Wiesz, no ciągnie wilka do lasu, no nie powiem, no po prostu, no. Wiesz, jak jeszcze trener Andrzej Gmitruk do mnie powiedział, to ja prawie tutaj obsikana byłam ze szczęścia, że wiesz, taka persona mnie w ogóle zaczepiła, wiedziała, kim jestem. To już w ogóle ogromna nobilitacja dla mnie, no i póki co zostaję, czekam na walkę. No właśnie Paulina, bo przyjeżdżając tutaj do WCA, na początku widziałem cię tam na macie z WCA Fight Team, później coraz częściej widziałem cię w ringu właśnie tutaj bliżej wejścia. Czyli czy to jest koniec twojej przygody z MMA, czy na chwilowe zawieszenie z racji, nie wiem, może braków planów KSW co do twojej osoby? Jak to wygląda? Dlaczego taka decyzja? Wiesz co, też w oderze KSW byłam na rozmowie i też no, nie mają za bardzo na mnie teraz pomysłu, nie wiedzą co zrobić, tak? Ale ja mam 29 lat, 25 sierpnia skończyłam, więc ja nie zamierzam też siedzieć na tyłku i czekać. Ja po prostu chcę się realizować, chcę wiesz, w tym też co lubię bardziej, bo nie oszukujmy się, boks zawsze gdzieś tam był bliżej, najbliżej mojego serduszka. MMA dalej, zdecydowanie dalej. Nie czuję tej pewności takiej, tej iskry między mną a sportem w MMA, jak w boksie na przykład, no nie? Albo po prostu to czujesz, albo tego nie czujesz, wiesz o co chodzi, no nie? No, ja przynajmniej tak mam. I wiesz, nie, ja nie mówię absolutnie nie, bo to, wiesz, ja przepracowałam naprawdę bardzo dużo, dużo w tym, no, tak naprawdę 4-5 miesięcy, ale nauczyłam się też sporo. Myślę, że wiesz, pamięć mięśniowa, organizm to zapamięta. Wiadomo, że najlepiej by było, jakbym to cały czas szlifowała. Ale tak jak mówię, gdzieś tam chciałam się jeszcze sprawdzić czymś innym. Czyli jakby temat KSW na razie mamy mocno odłożony, niesprecyzowany. Boks jak najbardziej, ale powiedz mi też coś o K1 i DSF-ie, bo miałaś walczyć bodajże w tamtym roku chyba na DSF-ie, to się nie udało. Czy są jakieś rozmowy z tą federacją? Jak wygląda twoja sytuacja, jeśli chodzi o DSF? Wiesz co, ze Sławomirem Dubą jeszcze nie rozmawialiśmy, z prezesem DSF-u, nie rozmawiałam jeszcze, nie były takie rozmowy prowadzone, aczkolwiek jeżeli padłaby taka propozycja, dlaczego nie? Paulina... Panowie nam tu przeszkadzają. I buziaki wysyłają. Paulina, pracujesz też jako trenerka cały czas, a aktualnie w KSW Fight and Cross Gym. Powiedz mi, jak godzisz swoją pracę trenerską jako trenerka ze swoimi treningami,
które tutaj masz w WCA. I czy taka praca z podopiecznymi to jest jakaś motywacja dla ciebie, czy raczej robisz to z punktu typowo finansowego? Jak to wygląda? Wiesz co, no ze sportu walki, będąc kobietą w Polsce, niestety nie da się wyżyć. Wiesz, próbuję to od 9 lat zrobić, nie da się. Żyjesz. Po prostu się nie da. No ale właśnie, z racji tego, że od 4 lat jestem, ponad 4 lat jestem trenerem Muay Thai czy K1, pozwala mi się to utrzymać, po prostu utrzymać się na co dzień, tak? Rachunki, czynsze i tak dalej, i tak dalej. Co mi daje praca trenerska? No przede wszystkim ja to lubię robić, dla mnie to nie jest praca, wiesz, ja tam idę i wiesz, no i po prostu wiem, co mam robić, wiem, na co zwracać uwagę. Praca trenerska mi jako zawodniczce bardzo dużo dała, bo wiesz, ja już zwracam na takie szczegóły uwagę u moich podopiecznych, że później to się przekłada na mojej pracy, na pracy zawodniczki. Ja czuję, wiem, że na przykład gdzieś ręka mi opadła, czy gdzieś nieszczelna garda jest, czy nogami nie doszłam do ciosu. Wiesz, to wszystko, wiesz, to jest wszystko wypracowane, ale też tak jak mówię, ta praca trenerska daje mi ten komfort, że widzę też błędy u siebie, które mogę cały czas korygować i być coraz lepsza. W KSW jestem od samego początku, w KSW CrossFit Gym jestem od samego początku trenerem. Otwieramy się niebawem, we wrześniu otwiera się nowy klub przy Dworcu Zachodnim. Tam też będę trenerem. Praca taka daje mi naprawdę bardzo dużo satysfakcji. Uwielbiam sporty walki z każdej strony. Już właściwie z każdej strony obleciałam sporty walki. I naprawdę chcę w tym zostać na przyszłość. Wspomniałaś już wcześniej o twoim wyjeździe do Tajlandii na niby wakacje, a tak naprawdę w sumie na treningi, z tego co widziałem po zdjęciach. Obóz treningowy. Kilka słów na ten temat. Jaka jest Tajlandia? Czy dużo Polaków trenuje w Tajlandii? Bo chyba jest spory wysyp z tego co widziałem. Co ci się najbardziej tam podobało? No więc tak, no ja jestem, byłam w Tajlandii 3 razy, tylko że to nie były takie tygodniowe wypady, tylko to były wypady dłuższe. Mój partner był 5 razy, więc Tajlandię znamy naprawdę bardzo dobrze. Ja akurat pod tym względem nie mogę powiedzieć, że znam Tajlandię bardzo dobrze, bo moja orientacja w terenie jest po prostu minus 50. Ale mam pamięć wzrokową, fotograficzną, więc gdzieś coś tam pamiętam i zapamiętam. No ale oczywiście wszystko dzięki mojemu partnerowi było ogarnięte, dopięte na ostatni guzik. Także obozy sportowe z nim są naprawdę na najwyższym poziomie. Mamy zaprzyjaźniony gym, u którego byliśmy za każdym razem. Jest to jeden gym, który jest jeden z najstarszych gymów w Tajlandii. Słuchaj, no ten kto pojedzie do Tajlandii zakocha się po prostu. Wiesz, to jest po prostu coś w tym miejscu jest magicznego. I ludzie, jedzenie, klimat, kultura, tradycje, to jest w ogóle coś niesamowitego. No i przede wszystkim gratka super dla sportowców, sportów walki, czy to K1, czy to Muay Thai, wiadomo, boks tajski wywodzi się z Tajlandii, tak? No więc bardzo lubię tam jeździć, bardzo lubię tam wracać. Ktoś kiedyś do mnie napisał, chyba z dwie osoby, czy będąc w Tajlandii, dlaczego nie zorganizuję takiego obozu sportowego dla innych sportowców. Ja sobie zdaję sprawę, że bardzo dużo osób chciałoby przeżyć taką przygodę sportową. Chciałoby potrenować z Tajami, z osobami, które wywodzą się z tego sportu od małego. I nie mają po prostu, nie wiedzą jak się do tego zabrać, więc stwierdziłam, że faktycznie może to być fajny pomysł i z moim facetem w lutym 2019 roku właśnie organizujemy taki obóz dwutygodniowy do Bangkoku, gdzie będziemy trenować 2 razy dziennie. Odzew był bardzo, bardzo duży, bo już się zapytałam wstępnie, czy w ogóle ktoś byłby zainteresowany. Ale skoro jest tak duże zainteresowanie tym wszystkim, to wzięliśmy się do roboty, promo obozu już w toku, plakaty itp. itd.
patroni medialni też, którzy już są przygotowywani powolutku. Dużo roboty organizacyjnych, natomiast myślę, że warto, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, nie tylko dla zawodowców, ale także dla osób, które chciałyby rozpocząć te sporty walki, przygodę sportu walki, właśnie w miejscu, gdzie to wszystko się narodziło. Będąc tam, widziałam, że są osoby z różnych części świata, którzy dopiero zaczynają. No to widać, tak? No po prostu nauka podstaw. Chodzenie, lewy prosty, prawy prosty i tak dalej. Także, tak jak mówię, jest to obóz dla każdego. Oczywiście oprócz samych treningów gdzieś tam różne atrakcje też byłyby przewidziane w cenie. Także słuchajcie, obserwujcie mnie na Instagramie, obserwujcie mnie na fanpage'u, na Facebooku. Będą nie lada dzień wszystkie informacje podane na social mediach moich. No, także z mojej strony też serdecznie chciałbym Was zaprosić na obóz organizowany przez Paulinę. Na pewno będzie się działo, zresztą jakieś zwiedzanie też w planach będzie Tajlandii? Tak, oczywiście. Cała kultura, cały Bangkok, będzie wszystko, będzie to wszystko przemyślane. Będziemy zwiedzać, będziemy jeść, żreć, będziemy tajskie jedzenie, które jest naprawdę pyszne i tanie. Co najlepszego? Jadłaś w Tajlandii? Cała micha, nie wiem, pattaja na przykład, wiesz co, makaron z krewetkami, z kurczakiem, z wołowinką, z warzywami, kosztuje na po przeliczeniu, nie wiem, 6 zł. Jak ja coś takiego zjadłam, to już miałam dziękuję, do widzenia już miałam dość na cały dzień. Także wiesz, a jeżeli go powiem tak, że cena będzie obejmowała przeloty, które są niewątpliwie najdroższym elementem całego wyjazdu, treningi 2 razy dziennie, ubezpieczenie i hotel. Hotel, który będzie ze śniadaniem, ze szwedzkim stołem, także myślę, że naprawdę fajna gratka. I jeszcze jedna sprawa, też chcemy zadbać bardzo o medialną oprawę tego całego przedsięwzięcia, czyli będziemy też, ja będę na pewno bardzo chciała, żeby były kręcone też vlogi, żeby była różna cała fotorelacja z treningów, nie tylko, żeby po prostu pokazać też innym, jak to wygląda, jak wygląda taki obóz, jak wygląda obóz w Tajlandii. Zadałem Ci pytanie, co najlepszego jadać w Tajlandii, ale tym samym słowotokiem to pytanie już zagrzebałaś jakieś 2 minuty temu, także ponowię je, bo ja na przykład jeżdżąc bardzo lubię próbować dań w innych kulturach, w innych miejscach i co najlepszego można zjeść w Tajlandii. No ja standardowo pattaj, wiesz, ja tu jestem taka, jeżeli chodzi o jedzenie, to tak powiem szczerze, że się boję, nawet wiesz co, obsrałam się, nie spróbowałam jednak w końcu robaków zjeść, a tak się zarzekałam, zjem na pewno robaki, wiesz, no tam stoi kobita na przykład, która ma w głębokim tłuszczu larwy jakieś takie, wiesz, wielkie, które są smażone, które podobno w ogóle jak skwareczki, tak one chrupią w zębach, ja wiesz co, no, zabrakło mi jaj po prostu, nie zjadłam. Jesteś kobietą, nie masz jaj. No wiesz, czasem, jak to się mówi, mam większe niż faceci, nie? Cojones, tak. No to Paula, czekamy w takim razie na informacje odnośnie obozu w Tajlandii. Was wszystkich serdecznie zapraszam do śledzenia mediów socjalnych Pauliny. Na pewno tam dowiecie się szczegółów, a na MyMMA też na pewno jakieś informacje na temat tego obozu się niebawem pojawią. Także Paulina, serdecznie dziękuję za poświęcony czas na ten wywiad. Do zobaczenia. Dzięki bardzo, dzięki wszystkich. Pozdrawiam, śledźcie, pamiętajcie i zapisujcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona. Dziękuję. Dzięki.